Koronawirus rozprzestrzenia się w błyskawicznym tempie. Światowa Organizacja Zdrowia od samego początku śledzi rozwój choroby. Na całym świecie odnotowano dziesiątki tysięcy potwierdzonych przypadków i kilka tysięcy zgonów. Koronawirus zbiera swoje żniwo, jest zagrożeniem dla zdrowia i życia, dlatego WHO postanowiło określić to, co właśnie dzieje się na świecie mianem pandemii. Szef Światowej Organizacji Zdrowia wydał oświadczenie. Koronawirus został określony jako pandemia. Statystyki dotyczące koronawirusa przeszły oczekiwania samych naukowców. W 110 krajach łącznie potwierdzono 121 564 przypadki zarażenia wirusem. Do tej pory liczba zgonów wynosi 4373, a 66239 osób uważa się już za zdrowych. Ich organizm zdołał poradzić sobie z chorobą. Jednak z racji coraz większej liczby zachorowań w Europie, szczególnie w południowej oraz środkowej, szef WHO określił zjawisko jako pandemię. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni zarówno alarmującym poziomem rozprzestrzeniania się, intensywnością, jak i alarmującym poziomem braku działań. Dlatego sformułowaliśmy ocenę, że COVID-19 można scharakteryzować jako pandemię, poinformował szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na konferencji prasowej w Genewie. W Polsce codziennie pojawiają się nowe, potwierdzone przypadki zarażonych koronawirusem. W tej chwili najwięcej zarażonych w Europie znajduje się we Włoszech. Kraj można traktować jako ognisko zapalne. Potwierdzono 10149 przypadków koronawirusa, z czego 631 osób nie żyje. Włochy zostały określone czerwoną strefą, odwołano imprezy masowe, zamknięto obiekty kulturalne, nie latają samoloty, nie jeżdżą pociągi, a granice z innymi państwami zostały zamknięte. W Polsce do tej pory odnotowano 32 przypadki zakażenia wirusem. Dzisiaj grzeje, 1. Nie do pomyślenia, okropny wypadek karetki. Ambulans przewrócił się na wózek z dzieckiem, zdjęcie wraku poraża 2. Polsat, uczestnik pamiętników z wakacji nie żyje? Miał popełnić samobójstwo kilka lat temu. Najnowsze przypadki zakażenia odnotowano u kobiety z Poznania, mężczyzny z Opola, mężczyzny ze Zgorzelca/Gorlic, mężczyzny z Warszawy, kobiety z Łodzi, dwóch kobiet z Ostródy oraz dwóch kobiet z Łańcuta i Lublina. Przypadek koronawirusa stwierdzono też u 8-letniej dziewczynki z Cieszyna. Stan większości chorych jest dobry, jedynie u hospitalizowanych starszych osób potrzebny był specjalistyczny sprzęt taki jak respirator. Najlepsze newsy dnia, źródło, RMF24. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. Google News.